Z okazji tysięcznego kursanta strażacy przygotowali dla swych podopiecznych tort i drobne niespodzianki. Na jubileusz trafiła delegacja trzecioklasistów ze szkoły podstawowej nr 7 w Legnicy. Słuchajcie, jak długo się pali, to czego jest dużo? Dymu. Ognia. I? A jak jest dużo dymu, to co żeśmy rozmawiali, że to trzeba robić? Nie wdychać. Dokładnie. I jest pożar. Na podłogę, na szporaka miało być, nie? I do drzwi wychodzimy. Dzieci nie kryły, że ta lekcja zrobiła na nich niemałe wrażenie. Normalnie taka panika w głowie szła, że człowiek nie myślał, co robi teraz, tylko byle był ucieknąć stąd. Mi po prostu prawie serce wybuchło. Się przestraszyłam, jak nagle dym wyleciał. Byłam bardzo przestraszona. Jak jest dwutlenek węgla, to, to trzymać się nisko na ziemi, na czworaka wychodzić z pomieszczenia. A powiedz mi, strasznie dzisiaj było? Przestraszyliście się trochę, czy nic? Tak. Nie. No to tak, czy nie? Trochę. Tak. Pół na pół. Tak? Różnie. A co było najciekawszego w tej dzisiejszej lekcji, takiej nietypowej? Ten dym, co teraz był puszczany. Tak. Ten straszny dym. I to, tak. I te czujki. Wkrótce ścieżka edukacyjna typu Ognik powstanie również w Chojnowie. Otrzymaliśmy już środki z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Mamy takie minimum środków, które pozwoli nam na uruchomienie czegoś podobnego. Może nie będzie to na takim samym obiekcie, ale przy tych samych standardach uruchomi to w Chojnowie. Przypuszczam, że już gdzieś w końcu listopada będziemy mogli zrobić otwarcie. Legnicy strażacy zapraszają do udziału w edukacyjnej zabawie przedszkolaki i uczniów z całego Zagłębia Miedziowego. Wystarczy tylko telefonicznie ustalić termin wizyty.